Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Darek. Chciałem pokazać traktor, który jest zepsuty. Zepsuł się i nie działa. A tam są jego części. O. Na razie będę nagrywał takie małe, takie vlogasy. Można powiedzieć, krótkie. I jakieś tam będę pokazywał rzeczy z remontu. Tak na bieżąco może, żeby tam było. To nie będzie, na pewno nie będą często filmiki, tylko będą raz na jakiś czas rzucane. Ale myślę, że sukcesywnie, powolutku będziemy wrzucać coraz to więcej filmów właśnie z zetorkiem. Jak będzie robione, jakieś może przebitki zdjęć wrzucę jeszcze, co tam było, będzie robione i ogólnie tak, żeby mi był jakiś tam pogląd na to, co robiłem. Chciałem pokazać mój traktor marki Zetor, który uległ poważnej awarii silnika. Mianowicie pękł wał w silniku i cała jazda się skończyła. Więc było to tak, że jechałem ciągnikiem na przejażdżkę i po jakimś tam czasie usłyszałem dziwne stukanie w silniku, więc zgasiłem go. Skręciłem pokrywę rewizyjną. Zastanawiam się jeszcze nad tym, co to była za przyczyna tego, że wał pękł. Co to może być? Dlaczego wał pękł? Czytałem gdzieś tam kiedyś, że to są takie przypadłości tego ciągnika, ale że tak do końca to nie wiem. Na forum też jeszcze gdzieś tam było, że woda mogła się dostać do głowicy. Może zmęczenie materiału już ze starości. Ogólnie no nie wiem, może jak wy wiecie i się orientujecie w tym temacie, to napiszcie w komentarzu, dlaczego w zetorach pękają wały. Teraz wygląda w ten sposób, cały porozkręcany. Cały jest to demontowany. No i tak na zakończenie tego vlogasku chciałem się z wami pożegnać. Do zobaczenia do następnego filmiku. Cześć. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i wszystko. Na razie.